Donat, jesteśmy po spotkaniu autorskim Moniki Banasiek w Poznaniu, na którym również odbyła się premiera zamknięta filmu dokumentalnego Kochaj albo żyj reżyserii mojego autorstwa, a produkcji telewizji ATV, jak również firmy Patryka Boro, który jest współautorem książki Kochaj albo żyj. Czy miałeś okazję przeczytać najnowszą książkę Moniki Banasiek, tą, którą trzymam w ręce? Na razie nie miałam okazji, właśnie po to tutaj jestem, żeby nabyć tą książkę i z wielką przyjemnością przeczytam i z zainteresowaniem oczywiście. Od jak dawna znasz Monikę Banasiek i co o niej sądzisz? Monikę nie znam osobiście. Poznałam ją poprzez właśnie takie reportaże, przez relacje facebookowe. Śledzę to już od kilku lat, aczkolwiek nigdy nie byłam na spotkaniach z Moniką. Dzisiaj jestem po raz pierwszy. Czy twoim zdaniem Monika Banasiek jest kobietą sukcesu i dlaczego? Można powiedzieć, że jest kobietą sukcesów poniekąd. Zależy, z jakiej perspektywy na to patrzeć. Tak? Monika jest, widać, że jest bardzo twardą osobą. Przeżyła bardzo interesujące życie, chociaż niełatwe. No, powiem, że tak jak słuchałam dzisiaj, to nie zazdroszczę jej, ale ją to wzmocniło. I powiem szczerze, że podziwiam ją jako kobietę, dlatego że jest twarda. A jeżeli chodzi o sam film, który miał się dzisiaj, przynajmniej nie wiem, czy w całości, czy chociaż w części obejrzy, co sądzisz o tych historiach, które zostały przedstawione w danym filmie? Bardzo ciekawa historia. Z wielkim zainteresowaniem oglądałam ten film. Podoba mi się jej podejście, otwartość Moniki właśnie, jak opowiada o sobie, jak chce opowiadać też o innych kobietach, które przeszły ciężkie bardzo chwile swojego życia. To tylko świadczy o niej, że jest osobą taką bardzo otwartą i serdeczną i podchodzi z wielkim zrozumieniem do innych kobiet. Tak? Jeżeli chodzi o sam film, to bardzo ciekawe nagranie, muszę pogratulować, także bardzo mi się podobało. Bardzo dużo ciekawych wątków jest. Z dużym zainteresowaniem obejrzałam ten film. I na samo zakończenie powiedz, jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres, kiedy zobaczymy Ciebie na kolejnych Twoich autorskich pokazach modowych. Na razie to wszystko jest w planach. Obecnie przygotowuję kolekcję już wiosenno-letnią. Tymczasem wszystko jest na razie w szkicach, w rysunkach, w próbnikach i tak dalej. Myślę, że nową kolekcję, moją wiosenno-letnią, zobaczymy być może na wiosennej gali Akademii Dobrego Stylu. Mam taką nadzieję. No, ostatnio widzieliśmy się na chociaż to już nie była letnia gala, ale powiedzmy jesienna gala Akademii Dobrego Stylu była. Czyli teraz zobaczymy Ciebie, jak rozumiem, na wiosnę. Mam nadzieję i na to liczę bardzo. Muszę jeszcze raz powtórzyć, bo ja się pomyliłem. To była wielka gala przedsiębiorców. Jeszcze raz, Łukasz. Tak. Ostatnio, Żanetę, widzieliśmy się na wielkiej gali przedsiębiorców Klubu Integracji Europejskiej 2019 roku. Było to pod Warszawą. Miałaś tam przepiękny pokaz. A teraz, jak rozumiem, kolejny pokaz w jakim mieście będzie? Mam wielką nadzieję, że ten pokaz się odbędzie wiosną, no właśnie na Akademii Dobrego Stylu.